Siema ludzie, tutaj Klimek, witam w kolejnym omówieniu patcha do Smite'a, też troszkę spóźnione, ale mnie zaskoczyło w sumie. To jest patch 3.5 o nazwie Protect and Support, czyli po polsku ochrona i wsparcie. No i wprowadza takie typowe rzeczy, które są w każdym patchu. Oczywiście zaczniemy sobie od skinów, których kilka tutaj dostaliśmy. Pierwszy skin to jest Ordo Solarus do Amaterasu. Wygląda on tak i otrzymał także on voice pack. I'll gank left lane. Follow me. Attack the gold fury. Gank left lane. Następny skin, troszkę taki policyjny, to jest skin K9 do Anubisa. I on także z voice packiem. Właściwie większość skinów tutaj w tym patchu ma swoje voice packi. I'm on. Group up. Yes. Teraz Athena. I Athena dostała aż dwa skiny i są one dostępne w pakiecie ochrona i wsparcie, który możemy kupić za 400 klejnotów. I to jest pierwszy skin Strażniczka Porządku. Wygląda on tak. Oczywiście voice pack już. I drugi skin to Egzekutor. Różni się właściwie kolorystyką i to, że ma maskę tutaj. I także voice pack. Teraz troszkę inaczej, bo nie jest to nowy skin, ale to jest skin troszkę zmieniony. Anhur Fnatic. I tutaj zmieniono troszkę w wyglądzie chyba. I tutaj kartę. Ostatnie skiny na dzisiaj to skinki do Hirona, skinki Mastery. Mamy złoty, złoty jest czarnym i diamentowy oczywiście. Ok, teraz standardowo już przejdziemy do ekranu przeglądarki i sprawdzimy resztę zmian. Pierwszy będzie nowy awatar, będzie to PlayStation 4 beta ikonka. No i mając tutaj tą betę, możemy go sobie zdobyć. Ja nie mam, więc nie mam. No i następne są achievementy, osiągnięcia oczywiście. I też do trzech bogów, jak zwykle, i po dwa. Pierwsza będzie Athena i pierwsze osiągnięcie to Face Me. I jako Athena mamy za pomocą umiejętności Confound zmusić trzech albo więcej przeciwników do gonienia nas i atakowania. Drugie osiągnięcie to Defend Olympus i jako Athena mamy zadać tutaj na tyle dużo obrażeń, żeby zabić przeciwnika za pomocą umiejętności Defender of Olympus. Kolejne osiągnięcia będą do Chucka. Pierwsze to The Slow Dance i jako Chuck mamy spowolnić trzech bogów albo więcej za pomocą umiejętności Rain Dance, czyli rzucamy tym toporem i aktywujemy trzecią umiejętność Rain Dance. Drugie osiągnięcie to Hello, is this Storm? I jako Chuck mamy tutaj trafić trzech lub więcej wrogów za pomocą umiejętności Storm Call. To jest właśnie umiejętność ostateczna, po prostu trzeba się wbić dobrze. I teraz Skadi, nowa bogini, która została udostępniona w patchu 3.4. Pierwsze osiągnięcie to Who Let Cold Out, co ma nawiązywać zapewne do Who Let The Dogs Out. No to nie będę może tak robić już. No i jako Skadi mamy tutaj zabić trzech przeciwników za pomocą naszego wilka Kaldra w jednym meczyku. I Ice Isn't Nice, drugie osiągnięcie. I jako Skadi mamy tutaj złapać trzech lub więcej przeciwników umiejętnością Permafrost. No i teraz różne miscellaneous. No i tak, mamy tutaj naprawione błędy, trzy błędy. I pierwszy dotyczy niewyświetlania flagi japońskiej za japońskim bogiem na miejscu spawnu. Tam właśnie zauważyłem też niedawno, że tam flagi pokazuje i tutaj naprawiono ten błąd. Kolejny naprawiony błąd dotyczy mapki Joust i tam mieliśmy po prostu zawieszenie animacji tygrysa, który jest w obozie na obrażenia. No i to zostało naprawione. No i trzecia naprawiona rzecz to błąd, który wykorzystywali gracze. Polegał on na tym, że po prostu
mogli kupować przedmioty jednorazowego użytku, jakieś miksturki czy coś, używać je i wtedy sobie za pomocą wprowadzonego ostatnio przycisku powrotu, żeby nam wszystko zwróciło, co kupiliśmy ostatnio, żeby zwrócić sobie pieniążki za ten przedmiot skonsumowany już. Takie troszkę oszustwo, ale to zostało naprawione. Kolejne zmiany dotyczą przedmiotów i tutaj mamy przedmiotów dosyć mało także. Pierwszy przedmiot to Bluestone Pendant i tutaj naprawiono wyświetlanie go w sklepie, ponieważ pojawił się on pod zakładką punkty many na 5 sekund. Teraz już się nie pojawia. Kolejny przedmiot Bulwark of Hope i tutaj poprawiono po prostu wyświetlający się opis tego przedmiotu, gdy mamy buffa. Sovereignty, kolejny przedmiot i tutaj troszkę go polepszono, ponieważ zwiększono fizyczną protekcję aurę z 20 do 30. Kolejny przedmiot to Throwing Dagger i tutaj mamy nową pasywkę do tego przedmiotu i będę tłumaczyć teraz, wszystkie podstawowe ataki będą także uderzać wrogów w promieniu 15 jednostek od celu za 25% obrażeń dla bogów i 50% obrażeń dla minionów i potworów w dżungli. Kolejny przedmiot Golden Bow i także nowa pasywka i ataki podstawowe będą uderzać wrogów w promieniu 15 jednostek, 50% obrażeń dla bogów i 75% obrażeń dla minionów i potworów w dżungli. I ostatni przedmiot Wind Demon, który także był poprawiany w ostatnim patchu i tutaj naprawiono zapobieganie tutaj leczenia całego zdrowia. I ostatnie zmiany na dzisiaj to oczywiście zmiany w bogach. Mamy sporo bogów, sporo zmian. Jak mówiłem wcześniej w poprzednim omówieniu aktualizacji, nie będę tłumaczyć nazw umiejętności, po prostu przetłumaczę samą treść tutaj tych zmian. Zatem Achmusen Cup pierwszy i tutaj na umiejętności Hany mamy zmianę spowolnienia z 5, 10, 15, 20, 20 i 25, to oczywiście są na poziomy, na 20% na wszystkich poziomach umiejętności. Kolejna jest Artemis i tutaj na umiejętności Vengeful Assault mamy zwiększenie z podanych wartości tutaj do troszkę większych wartości. Nie wiem, co to oznacza, ponieważ troszkę nie jest jasno napisane, ale podejrzewam, że to jest lekki jakiś nerf. Kolejna jest Bastet i tutaj na umiejętności Declaw mamy naprawę na pierwszym poziomie tej umiejętności zadawania magicznych obrażeń. Następny Chuck i na umiejętności Torrent mamy naprawę tej umiejętności, kiedy można było wcześniej dezaktywować teleportację za pomocą tego właśnie skilla. Następny Chiron, czy tam Chiron, jak zwał tak zwał, na umiejętności Centaurus i tutaj mamy teraz spowolnienie 40%, kiedy prowadzimy ostrzał. Następna Isis i na umiejętności Wing Gust mamy skalowanie zmniejszone z 40% na 30% na uderzenie. Kirby następny i mamy tutaj zmniejszone bazowe zdrowie, oczywiście to jest bazowe zdrowie, z którym zaczynamy, z 510 do 460. Poseidon i u Poseidona naprawiono błąd, który mógł wywołać, ponieważ wyciągał on żywiołaki ognia z miejscówki Fire Gianta i teraz nie będzie już mógł wyciągać. Serket następna i mamy tutaj sporo zmian u Serket do dwóch umiejętności aż Deadbane i tutaj zmniejszono cooldown z 12 sekund do 10 sekund. Na drugiej umiejętności Cobra Skis mamy zwiększone obrażenia z podanych tutaj do podanych po prawej stronie. Są one troszkę większe, około 5 tam i później się skaluje do 15 i 20 na koniec. Mamy skalowanie zwiększone z 40% do 50%.
I tutaj nie jestem pewien, co to oznacza, ale mamy słowo madness, co oznacza szaleństwo, czy też obłęd jakiś. I mamy tutaj ten madness damage zwiększony z tutaj podanych wartości do większych wartości. Są to dużo większe wartości niż wcześniej. I kolejne słowo madness i skalowanie teraz zwiększone z 40 do 50%. I na koniec tutaj zaktualizowano podpowiedź, żeby była mniej jakoś kłopotliwa. Następną mamy nową boginię Skadi, która weszła niedawno i troszkę mocna jest, zatem oczywiście musiała dostać jakiegoś nerfa. No i na umiejętności Caldre the Winter Wolf zwiększono cooldown z 2 sekund na 5 sekund. Druga umiejętność Winter's Grasp i tutaj zmniejszono czas trwania tej umiejętności z 5 sekund do 4 sekund. Następny Sun Wukong i zwiększono jego bazowe zdrowie z 450 do 470 punktów. Przedostatni jest Vulkan i na umiejętności, to jest chyba umiejętność ostateczna, Earthshaker, zwiększono zadawane obrażenia na tak zwanym point blank, to nie ma tego dosłownego tłumaczenia tego słowa, tych właściwie dwóch słów, ale chodzi o to, że gdy strzelamy do celu z bliska, to zwiększono obrażenia z 50% do 60%. I druga zmiana w tej umiejętności to gdy na maksymalnym zasięgu wystrzelimy naszą tą umiejętność, to wtedy leci po prostu szybciej. I ostatni Zeus Aegis Assault i ta umiejętność nie odrzuca więcej minionów. Zatem to na tyle w tym omówieniu. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem znowu. Zatem dzięki za oglądanie, trzymajcie się mi do kolejnych filmów wkrótce. Na razie.